Bok rozpoczyna się w momencie urodzenia dziecka i trwa, według literatury medycznej, do około 6 tygodni po porodzie. Aby jednak organizm w pełni wrócił do formy sprzed ciąży, potrzeba znacznie więcej czasu. Od momentu porodu Twoje ciało będzie powoli regenerować się, błona śluzowa macicy oczyszczać się z resztek tkanek wraz z krwią i odbudowywać się. Jeśli podczas porodu powstały otarcia lub rany, będą się goić, a macica, która zwiększyła 20-krotnie swoją objętość, będzie się obkurczać. W tym czasie rusza również laktacja. To normalne, jeśli czujesz się zmęczona, obolała i niepewna. Ciało doświadczyło ogromnych zmian i potrzebuje czasu, troski i cierpliwości, aby zregenerować się. W pielęgnacji krocza po porodzie warto stosować podmywanie po każdej wizycie w toalecie i po każdej zmianie wkładki. Aby nie podrażniać skóry, warto wykorzystywać do tego wodę, najlepiej trochę cieplejszą, z dodatkiem na przykład środka antyseptycznego. Sprawdzi się do tego przenośny bidet, czyli specjalna butelka do podmywania. W łatwy sposób, zaraz po skorzystaniu z toalety i nad toaletą, obracając butelkę do góry nogami i naciskając na nią, możesz wykonać prysznic miejsc intymnych. W warunkach domowych warto do takiej higieny wykorzystać również napar z ziół, na przykład z kory dębu, rumianku, żywokostu czy dodatku kropli olejku lawendowego. Można również zastosować kilkuminutowe nasiadówki. Działać będą przeciwzapalnie i będą regenerować skórę. Bezpośrednio po podmyciu wykorzystaj papierowy jednorazowy ręcznik do delikatnego osuszenia krocza i załóż wkładkę. Możesz w tym momencie skorzystać również ze sprayu poporodowego o działaniu przeciwbólowym. Dzięki obecności w składzie aloesu, wyciągu z rumianku, ogórka, koi i nawilża okolice intymne. Zawartość soku z liści oczaru wirginijskiego będzie działać antybakteryjnie, ściągająco i łagodząco, przyspieszając tym samym proces gojenia podrażnionej skóry. Możesz go stosować bezpośrednio na krocze lub też na wkładkę. Zakładaj wygodną, miękką i przewiewną bieliznę, najlepiej taką wykonaną z bawełny i tkaniny bambusowej, aby proces gojenia przebiegał prawidłowo. Potrzebny jest dostęp tlenu. Sprawdzą się również wygodne i luźne koszule bądź sukienki poporodowe, które będą również ułatwiać karmienie dziecka. Jeśli tylko możesz, wietrz krocze, zdejmując bieliznę podczas leżenia w łóżku i układając pod siebie podkład lub dodatkowy ręcznik. Na bolesność i obrzęk okolic intymnych niezawodnym wsparciem będą również kompresy żelowe, które można zastosować po schłodzeniu, jak i po ogrzaniu. Ciepło i zimno, w zależności od Twoich potrzeb, łagodzić będą dolegliwości bólowe. Możesz wykorzystać schłodzony kompres, taki, który wcześniej był przechowywany w lodówce bądź zamrażarce, w sytuacji obrzęku okolic intymnych, bólu spowodowanego raną krocza, hemoroidów czy po cesarskim cięciu. Kompres ten ma wielkość i kształt przypominający klasyczną podpaskę. Kuleczki wypełniające kompres pozostają elastyczne nawet po zamrożeniu, dzięki czemu łatwiej się dostosują do Twojego ciała. W zestawie znajdziesz również 12 wymiennych pokrowców dla zachowania odpowiedniej higieny. W okresie połogu niezwykle ważny jest również Twój komfort psychiczny i wsparcie bliskich. Staraj się mówić im otwarcie, czego potrzebujesz. Nie obawiaj się też prosić o pomoc. Twoje ciało wykonało ogromną pracę zarówno w okresie ciąży, jak i w czasie porodu i potrzebuje troski i łagodności, aby dojść do pełni sił. Nie zapominaj też o prawidłowym nawadnianiu organizmu, nawet do 3 litrów dziennie. W trakcie karmienia dziecka możesz odczuwać zwiększone pragnienie. Warto mieć więc bidon pod ręką. Pamiętaj również o odżywczych posiłkach, najlepiej przygotowanych przez inne osoby. W pierwszych dniach połogu warto spożywać produkty lekkostrawne, które nie będą obciążać Twojego układu pokarmowego. A w kolejnych dniach i tygodniach jedz to, na co masz ochotę.